Dzień dobry, witam serdecznie u amatora w kuchni. Dzisiaj będzie coś dobrego. Dzisiaj będę robił sernik z brzoskwiniami. No tak mnie chęć naszła na coś dobrego, słodkiego, że muszę to zrobić. A że na kanale u mnie nie było żadnego sernika, więc dzisiaj zrobię sernik. Dzisiaj wieczorem robię, a rano będzie do kawy. Sam raz. Zapraszam. Składników jest tyle, ale ogarniemy temat bardzo szybko. Składników jest dosyć sporo. Cukier, mąka tortowa, brzoskwinie, twaróg sernikowy, śmietanka 18%, budynie, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, cukier puder, 4 jajka. No i to wszystko będziemy musieli jakoś sklecić. I będziecie mieć w opisie filmu wszystkie składniki, które są potrzebne do zrobienia sernika. Oczywiście jeszcze margaryna i masło. Zacznę od ciasta może. O, 450 g mąki tortowej przesiadłem. Do tego dodam 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Proszę bardzo. Jeszcze raz to wspólnie razem przesieję. Pomieszam. I to za chwilę wykorzystam. Jak widać, 4 jajka. I teraz każdy musimy oddzielić białko od żółtka. No to bawmy się. I tak, wszystkie po kolei. Proszę bardzo, gotowe. To na razie na bok, a to będzie potrzebne. I potrzebna będzie duża miska. No to tak, żółtka wędrują do miski. Margaryna 250 g wędruje do miski, pokroję sobie go. 5 kubatych łyżek cukru, pudru. Okej. Okay. I teraz trzeba to dobrze zetrzeć. Więc ucieram. Skoro to już mamy gotowe, no to teraz mąka. 450 gramów i ucieram. Teraz resztę muszę już zagnieść ręką, tak aby się dobrze skleiło. Teraz większą połowę na blachę, a gdzieś tyle do lodówki, żeby później sobie paseczki na ciasto. Blaszkę mam 25 na 30 cm. I teraz to ciasto po prostu w ten sposób biorę i na całej powierzchni rozkładam. Ciasto rozłożone w ten sposób, niech ono sobie idzie na bok. A teraz czas na białko, aby ubić na sztywno. Także na najwyższych obrotach. Aha,
bym zapomniał, no to odrobina soli. Widzicie? Szczypta dosłownie soli. I jedziemy z tematem. Dobra. Najwyższe obroty i na sztywno. Proszę bardzo. Piana sztywna. Możemy przystąpić do dalszych robót. Tak, teraz 100 g masła. Dajemy szklanka cukru zwykłego. Proszę. I cukier waniliowy. Jedno opakowanie. I ucieram. Proszę. Teraz do tego dam śmietankę 18% szklankę słodka. I pomału będę mieszał. Teraz musimy dodać ser. Więc już go daję. Kilogram taki porządny sera twarogowego. On już jest gotowy. Masa jest gotowa. Więc tylko musimy wziąć i nałożyć ten ser tutaj do naszej tej mikstury całej i znowu pomieszać. Okej, i praktycznie teraz już jest końcówka, to dodamy dwa budynie waniliowe. One mają po 40 gramów. I pomieszam. Masę serową mamy gotową. Ale to pięknie pachnie. Proszę bardzo. Twaróg ser przedstawia się w ten sposób. Więc teraz jeszcze delikatnie go przemieszam. I stopniowo będę dodawał pianę. I będziemy mieszać. Delikatnie wymieszamy wszystko. W międzyczasie włączyłem sobie piekarnik i rozgrzewam piekarnik do 180 stopni. I teraz co? Zostało nam tylko nałożyć masę serową na ciasto, dać paseczki na wierzch i na godzinę do pieca. 180 stopni, po jakichś 20-30 minutach weźmiemy, zmniejszymy do 165, tak aby ten ser po prostu nam bardzo nie wyrastał. Dobra. Pychota. No i teraz
brzoskwinie. Brzoskwinie są, więc po prostu je tak. Dużo roboty nie ma, no ale trzeba niestety poczekać do rana najlepiej, tak aby wystygł całkowicie i nabrał faktycznie tego smaku. No bo taki gorący to no nie ma smaku niestety. Jest. Udało się. Proszę bardzo. Są paski. Są paski. Elegancko. Teraz do piekarnika na godzinę. I pamiętajcie, 180 stopni i po 20-30 minutach na 165. 25 minut minęło w temperaturze 180 stopni, więc teraz przestawię na 160. 5 mniej więcej i do końca jakieś 35 minut sernik teraz będzie się piekł w takiej temperaturze. Słyszycie to? Koniec. Wyłączam i teraz ten sernik wystygnie przez godzinę przy otwartych drzwiczkach, a potem go wyciągnę i do rana niech się chłodzi. Kawa jest, sernik jest, zostało mi tylko już tyle dzisiejszego ranka do kawy. Znaczy sam nie zjem, prawda? Żona troszeczkę wzięła do pracy. No po prostu rozdałem, a sernik wygląda w ten sposób, zobaczcie, on ma jakieś 6 cm. No to co? Smacznego życzę do tego cudownego sernika zamiast śniadania. Dzisiaj kawa i sernik. Pozdrawiam serdecznie. Amator w kuchni. Trzymajcie się, cześć.